Cześć, ja to Staleksi, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed Carbon. Niestety, bo po poprzedni odcinek musiałem serwować, bo moja mama wróciła, ale teraz cóż, zrobimy sobie te wyścigi i również w tym odcinku obiecuję, że zmierzymy się z Wolfem. No i jeśli wygramy go, to będziemy dalej kontynuować, jeśli nie, to potem jeszcze nagram taki odcinek bez komentarza, w którym go ponownie pokonam, no i teraz wygramy go auto. Dobra, bierzemy się za wyścigi. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. Myślę, że to auto chyba koniecznie nawet tuninguje trochę na wyścig z Wolfem, to stało się może trochę prowadzenie ulepszyć. Dobra, sorry, na początku się nie odzywam teraz, teraz się nie odzywam, tak, ale ogólnie to... Boję się, że ze mnie na początku znowu nagrania będzie trochę zakłócać gra, dlatego wolę teraz aż tak dużo nie mówić. No my teraz mam pewien temat, który mogłem poruszać, ale to może zrobię później w tym odcinku. Ale to jest stras i widzę, nastawiłem na drifty. Dobra, wygraliśmy. No, został już tylko jeden teren Ulfa do przejęcia. Chwila. Nawet chyba teraz to dość tuninguje, bo przydałoby się faktycznie ulepszyć sprowadzenie. Mamy sporo kasy. Więc trzeba ją wykorzystać. Opony koniec nie bierzemy. Może właśnie bardziej nastawione. Albo nie, tak po środku. Hamulce, nie mamy nowych hamulców. No dobra. Ale coś jednak kupiliśmy. Więc powinno być chyba trochę lepiej. Teraz tak, mapa. No i bierzemy się za kolejny wyścig. Ten tor teraz sobie. Kurde, nie to! Nie, nie, nie! Nie to. To teraz sobie zrobimy, tak.
Będziemy dalej jeździć z Neville'em osobiście. Dobra, mam nadzieję, że w miarę szybko to pójdzie. I chyba faktycznie teraz to prowadzenie jest lepsze. Jeśli mi teraz aż tak widzę, to chyba nie driftuje jak wcześniej. Dobra, ale Neville jest widzę drugi na szczęście. Nie, te dźwięki driftowania to serio. Są chyba takie same jak z Need for Rush 1. Dobra, udało mu się. No widzę tor na 2 minuty, co? Znajmniej tyle dobrego, co mamy 2 okrążenia, tylko a nie 3. Nie, najpierw tam kurde wyprzedził ktoś. Nils tam wyprzedził na chwilę, to musimy na Nilsa nauważać. Nilsan, spadaj! Ja wygrywam ten wyścig. No nie, kurde wyprzedził nas. Oczywiście. Dobra, grunt, żebyśmy z nim wygrali. Widzę, tutaj będzie dla nas zagrożeniem chyba. No, jest powoli tak wyciąć końce. Dobra, ważne to utrzymać go za sobą. Tego nic cena. Dobra, udało się. No teraz bierzemy się za te 2 wyścigi, tylko właśnie, czwarte level poskiwań, czwarte no, ryzyko czwartego poziomu, więc obstawiam, że no, policja będzie nas goniła zarówno w obydwu wyścigach. No i z tym może być problem. Mam nadzieję, że nasz sprint dosyć szybko pójdzie.
No no właśnie, myślę, że już można z wami porozmawiać na temat nastolatków, nastolatek i na temat tego, jak one właśnie, nastolatki przede wszystkim, mówią o nastolatkach, w sensie, że o dziewczynach, jak one są przedstawiane w mediach, w grach, w paru dokumentach, bo to jest po prostu jakaś jedna wielka masakra. Jest taki paradokument o nazwie Surowi Rodzice. Ten paradokument jest do tego stopnia patologiczny, że ma na celu wmówić ludziom, że takie agresywne wychowywanie dzieci jest dobre i znaleźć dzieci wychowywać agresywną ręką, co jest w ogóle dla mnie popieprzone. Ludzie, którzy stworzyli ten paradokument, powinni naprawdę zamknąć swoją działalność i już się nigdy więcej nikomu na oczy nie pokazywać. No chyba to nawet też jest stworzone przez Polsat. To jest paradokument Surowi Rodzice. No i sposób, w jaki tam są przedstawione nastolatki, to jest po prostu jedna wielka żenada. W ogóle tutaj też jest zanujące to również to, że praktycznie w każdym odcinku zawsze jest przynajmniej jedna zła nastolatka. Albo jest zawsze jedna zła nastolatka, w sensie dziewczyna, albo zawsze są dwie złe nastolatki. Nigdy nie ma takiej sytuacji, że w odcinku jest dwóch złych chłopaków. No przynajmniej ja nigdy się na takie, ja przynajmniej nigdy na takie odcinek nie natrafiłam, a trochę tych odcinków oglądałam Surowych Rodziców. To jest sporo taki dramat, bo oto serwer, to jest kolejny paradokument po Królu Lapis Trends, który ma na celu wmówić dziewczynom, tak? Ma na celu wmówić dziewczynom, że mają być grzeczne, mają być posłuszne, mają być grzecznymi dziewczynkami, które mają się szukać rodziców. No nie! Robię cięcie, nie będę wam tego pokazywać, zrobię cięcie, nie będę tracić czasu nagraniowego na ten wyścig. Ech, nie dość, że musiałem bronić ten teren, to jest policja nas ścigała pod koniec. No i niestety przez to trochę wyścig wydłużył, ale dobra. Ujdę z powrotem, więc możemy kontynuować. Zwolałem wam tego nie pokazywać, no bo co? Tego bym zadłużał odcinek, w sumie niepotrzebnie. Musimy sobie teraz poradzić z tą prą prędkością, no myślałem, że tutaj policja nas też będzie goniła. Jak no mogło być lepiej z tą prędkością. Zaczekaj, kiedy to zachodziło, prowadzimy już to z naprawdę niewielką przewagą. Nie, Nevi nas zepnął, ale dobra, dobrze, że Nevi, ani ktoś inny. A, 171. Okej, widać, że miło tylko prowadzimy. No ale tak, paradokument Surowi Rodzice to kolejny dowód na to, jak nie należy tworzyć tego typu paradokumentów. Totalnie toksyczna baciewia, najgorsze jest to, że ludzie biorą z czegoś takiego psykła, no i później mamy toksyczne wychowywanie dzieci. Mówi się, że rzekomo bezstresowe wychowywanie jest złe, ale jest co gorsze. Jest trzymanie nastolatki pod kluczem i dyktowanie, jak powinna zejść. To jest co gorsze. No ale niestety do wielu to nie dociera. Dobra, chyba wygramy. Okej, wygraliśmy. No i na zasadzie policji nie było.
tuna. This is mine, all of it. I'm not giving it up. Not to a punk like you, no way. So, me and you, on the city streets. You win that, then maybe I'll take you for a walk through the canyon. Teach you a lesson once and for all. No teraz ja cię będę musiał nauczyć lekcji Wolf, no ale dobra, najpierw zaporać się z nim zmierzać. Bardzo chcę jego auto, mam nadzieję, że zabiorę sobie razem, uda się jego auto wygrać. No a tym razem to on czeka na nas. You were stupid enough to show up at all. No Wolf, no i zaparł to rozstrzygnąć. Mam nadzieję za pierwszym razem. I za pierwszym razem wygram twoje auto również. Również mam nadzieję, że bez większych problemów poradzę sobie z jego wyścigami. Tutaj również pokonanie Wolfa czasami jest tak, że gra się krasuje, więc no mam nadzieję, że mnie ten kras nie spotka, ale to różnie może być. Nazwę skopane jedzie skrótami, no ale widzę, że sam wyścig nie jest dosyć jakoś bardzo długi. Więc mam nadzieję, że za pierwszym razem uda się wygrać, szybko sobie z tym poradzimy. No, gorzej może być z tym kanionem. No, muszę uważać, bo on też z tymi skrótami jeździ. Nie, ale tym razem nie pojechał skrótem i myślę, że za to można uznać za jego błąd. Kolejny przykład to chcę z tego przedstawienia nastolatki, to zdecydowanie parę dokument o nazwie Skoła. Tam oczywiście wiadomo, że nastolatki są przedstawione też w taki sposób, że te nastolatki, które są bardziej dziewczęce, a to jakoś tam wiadomo dbają o swój wygląd, między innymi ma malym paznokcie, to oczywiście są przedstawione jako te gorsze, jako te złe osoby, a oczywiście są te nastolatki, które są chłopcami, które są starymi miskami, które są kujonkami, to są oczywiście przedstawione jako te fajne, no i to jest też coś, co mnie obuza strasznie w tym paradokumencie. Takie przedstawienie nastolatek jest po prostu chore, toksyczne i złe. No ale dobra, to się udało, no i teraz został ten przeklęty kanion. O, pięknie! To jedno z Sansa w tym momencie. Jest tak chwilę, kurde, nie udało się! Aj! A było tak blisko, żeby go utrzymać za sobą. Ale wiecie co, mam ochotę spróbować jeszcze raz, bo naprawdę teraz udało się go ładnie wyprzedzić. Prawie byśmy to wygrali za pierwszym razem. Bez zrobienia tego drugiego wyścigu. Bo to naprawdę... Kurde, ech, bym chciał psy walić w ścianę. Dobra, to jest do zrobienia. To jest taki od razu
Od razu taka wygrana z nim, to jest do zrobienia, tylko kurde my z góry cymy nad sobą, no. Łatwo go tutaj wyprzedzić, tylko teraz pozostaje go odsunąć te 10 sekund za nami. Jest! Pięknie załatwiam Wolfa. Tylko teraz mam nadzieję, że no nic mi się nie zepsuje tak z grą, no zobaczymy. Oczywiście Stag Wolf. No i teraz to auto. Czy się uda wygrać jego auto? No jeśli nie, to co będzie wiadomo, rozegram z nim walkę jeszcze raz. Trezeus bez komentarza. Zaryskuję, może tutaj będzie. Jest! Mamy jego auto! Świetnie! No to się cieszę. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo to się ogólnie dobrze posło. Bez problemu pokonaliśmy Ulfa i jego auto. Wygraliśmy świetnie. To mi się podoba. I like it. No właśnie, teraz się spotkamy z Colinem, który zaoferuje nam swoje usługi. I on chyba będzie drafterem, więc będzie się opłacało go brać. Mamy wreszcie tego Astona Martina, świetnie, bardzo cieszy mnie to. Super, czy będzie to auto nim jeździło. Jest to bardzo szybkie auto, bardzo świetne. I naprawdę dobrze się nim jeździ. Look, I just want a race. That's all I ever wanted. If you're still looking to make good on the past, I might be able to help you with that too. It was a big night you left. Got pretty crazy, real quick. I was playing it cool. Then I see Nikki knocked down. I could have sworn that the guy who knocked it down had the same bag. I can help you guys out. I'm one of the best drivers in this city and you know it. No właśnie, on jest drafterem, więc będę się opłacał go wziąć. I nawet możemy w tym momencie mieć go jako aktywnego, więc to sorry Neville, ale wymieniam ciebie. I teraz zobaczmy to autko Ulfa. Proszę bardzo, jego auto jest świetne, ma o wiele lepsze prowadzenie. Co prawda, niby ten doc ma lepsze przyspieszenie, no ale my myślę, że to autko Ulfa będziemy jeszcze mogli stuningować w tym momencie. One możemy między innymi nowe tutaj dodać. Nitro też możemy dodać. Również możemy dodać przyspieszenie i nowy silnik również też. No i świetnie, to mi się podoba. Nie, to teraz to wszystko kupujemy. No i może sobie jeszcze jakieś zrobimy wyścigi u Kęciego. A, jeszcze mamy to. Ale to może zrobimy kiedy indziej. Nie wiem, czy będę mógł to zrobić kiedy indziej. Na razie zróbmy sobie... Drifta sobie zróbmy.
Proszę bardzo. Nie! Ach, zwaliłam. Teraz mamy sans na naprawdę dobre punkty. Proszę bardzo, świetnie, to mi się podoba. No i myślę, że wygraliśmy. Proszę bardzo, 100 punktów, znaczy 100 punktów, no 100 tysięcy punktów zdobyliśmy. No i spotkamy Kędziego już chyba. Jak najbardziej. No, Kędzi, na twoje nieszczęście mojego zniknięcia się nie doczekas. Znowu mi atakują teren. No, żartujcie sobie. Dobra, teraz znowu robię cięcie. Dobra, jest to z powrotem. Chwilę to zajęło, ale udało się. Teraz faktem zasfailowałem niestety. Dobra, no, halo, tutaj chcę te tereny. I teraz tak, zrobiliśmy sobie tego drifta, to zróbmy sobie jeszcze tor sprinta, zrobimy sprinta jeszcze. No i tylko co mój odcinek, myślę, że chyba. A w kolejnym odcinku zrobimy tą wojnę gagów i będziemy dalej robili wyścigi dla Kędziego, żeby się z nim zmierzyć. No więc przykładem przedstawienia nastolatek negatywnie w paru komedii z kolei jest między innymi Iwona Makowska, taka ikoniczna akurat postać ze szkoły, która to oczywiście jest taka wredna i taka zła, jest oczywiście specjalnie w taki sposób wykreowana, żeby przedstawiać co to dziewczynę jako ta zła, zresztą nie tylko ona, tak? Taka jest, przecież jest Natsu między innymi, nie wiem jak się nazywa jej postać w szkole, no ale Natsu gra tą postać, oczywiście ona też jest, no Natsu jako ta postać, to jest dziewczęca, nie? Też jest oczywiście negatywnie przedstawiona jako tak zła osoba. No i właśnie to jest to, o czym ja mówię, tak? Że nastolatki, które malują paznokcie, które dbają o swój wygląd, które są dziewczęce, są praktycznie zawsze przedstawione negatywnie w tych paru dokumentach. Już zwłaszcza mi w szkole, no w Lucky Street to samo jest. Zwłaszcza to się tyczy nastolatek. I nic dziwnego, że taką Aś to denerwuje, no mnie to też denerwuje.
Dobra, no myślę, że zaraz sobie wygramy. Karolina to jest kolejna jego niezapotek ze szkoły, która jest dziewczęca i oczywiście jest przedstawiona negatywnie. Żeby co robić? Żeby sobie znienawidzić wobec dziewczęcych dziewczyn, bo inaczej tego nazwać nie da. Nie wiem, co to teraz było za ikona na środku, ale okej. Ma na szczęście nic, z czym powinno się martwić. Dobra, musimy uważać na Trea, który jest tu za nami. Dobra, meta jest już tuż przed nami. No i proszę bardzo, wygraliśmy. No i jeden terek Kędziego już znalazł do nas. Nie, zróbmy moc jeszcze. Co my tu mamy? Drift, tutaj czwarty poziom, coś za największa szansa na to, co policja się pojawi. No to pierwszy tylko. Pierwszy, to tutaj najmniejsza szansa na pojawienie się policji chyba, jeśli to dobrze rozumiem. No zróbmy tego drifta jeszcze. Drifta, no i może jest tamten tor. Ja wiem, że mówiłem, że nie będę miał robić krótkie odcinki z Carbona, ale kurde, z drugiej strony... też im dłuższe odcinki będą, tym sobie Carbona skończymy. Ja mam czas dzisiaj z drugiej strony też. Kurde, jestem ostatnia, bo to nie jest dobra wiadomość. Trzeba naprawdę zrobić jakiegoś lepszego drifta, bo nie jest zbyt dobrze. No. Teraz jest coś lepiej. No ale co, przydałoby się trochę powiększyć tą przewagę. Nie no, ciągle są mi to w zasięgu. Ciągle jest, co mogą to nadrobić i nas wysadzić. A teraz z razy wygramy bez problemu. Proszę bardzo. No. Bez problemu wygraliśmy. Ładny tryb na koniec zrobiłam. Sam ten sprint wydaje się bardzo krótki. Zrobię z tego sprinta. Zrobię tego sprinta, potem jest na tor zrobimy na tym terenie, który już przyjęliśmy. A, bo to jest sprint w kanionie i wszystko jasne. Dobra, ale to mam nadzieję, że uda się bez większych problemów to zrobić.
W ogóle to pamiętacie, jak mieliśmy BMW w Need for Speed Mustangiem, no to robiliśmy wszystko za wnosy, bo to sobie pokonać Razora w Mustangie. Ja tutaj proszę bardzo już na wstępie właściwie w tej grze straciliśmy to BMW. No amen. Więc no. Cały nasz wysiłek, żeby pokonać Razora, pasł na marne. Dobra, no i wygraliśmy. Kolejny ter kędzie go należy do nas, no on musi być już wściekły. To jest auto Wulfa, którego dopiero pokonałem. No nie, no znowu! I to jest to... Wy nie macie co robić, tylko mi trena atakować, co? No to robię kolejne cięcie. Dobra, poradziłam sobie. I teraz pytanie, robi to zjezdca? No możemy jeszcze w sumie zrobić... Kurde, znowu myska. Tutaj, możemy to zrobić... Ten tor. Nie wygląda na zbyt długi, więc mam nadzieję, że szybko sobie poradzimy. No i zakończę już odcinek w sumie. Start z tego. No, myślę, że w kolejnym odcinku zrobię pozostałe wyścigi u Kędziego i... Będziemy już mieli opcję, żeby się z nim zmierzyć. Więc jak sami widzicie, Carbon jest naprawdę krótką grą. No już tutaj właściwie robimy wyścigi dla Kędziego, który jest... trzecim bossem, później jest sobie ten czwarty boss. I to już właściwie będzie koniec. No bo to jest to wiadomo, Sera Proof, więc no... Sera będzie trochę jeszcze wydłużona, ale myślę, że w miarę szybko sobie poradzimy. Z tym Carbonem. O, Luna! Z Luną się ścigamy! Ja szkoda, że nie z Liną! Nie no, Lina to jakaś by musiała do mojej ekipy akurat nalecieć. Dobra, chodź Colin, jedziemy. Wreszcie mniej więcej chyba nauczyłam się, jak działa drafter. No właśnie, to są uwagi, żeby samochody nie walną w samochody, tak? Żeby nie bić samochodów. Właśnie na takich ostrych zakrętach, żeby używać bullet time'a koniecznie. Żeby utrzymać tam prędkość! Dobra, okej. Okay. Dzięki i tak za pomoc. Jedziemy. Ja
Ej, tutaj znowu trochę się od niego odcięłam, ale dobra. Wracamy na dobry tor. Dobra, to zaraz meta będzie. Wygraliśmy. Świetnie, to mi się podoba. No my trochę tych wyścigów zrobiliśmy. W kolejnym odcinku będziemy robili kolejne wyścigi. No i to z tą wojną gagów zrobimy. Z tą wojną wyścigową właściwie. Dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Bywajcie.